Ceny energii i paliw należy mrozić, ale z głową. To znaczy podejście, które zakładało rozsypywanie pieniędzy po rynku na ślepo, skończyło się wydatkami tylko w minionym roku sięgającymi 100 miliardów złotych. To jest tyle, na ile szacowane są koszty jednej elektrowni jądrowej w Polsce. Wsparcie jest potrzebne, ponieważ kryzys energetyczny się nie skończył. Ceny gazu w Europie spadają, ale nadal są dwa razy wyższe niż przed kryzysem energetycznym. Ale to nie znaczy, że należy rozsypywać pieniądze po rynku na ślepo. Wsparcie musi być dobrze wycelowane i ograniczone do najbardziej potrzebujących. Tak, aby było formą pomocy społecznej, która pomaga najsłabszym. Wydaje się, że ograniczenie wsparcia do pierwszej połowy 2023 roku to jest dobry kompromis, który powinien połączyć polityków z różnych stron sporu politycznego. Należy pamiętać, że jeżeli warunki na rynku w wakacje 2024 roku będą złe, to wsparcie będzie mogło zostać przedłużone. Natomiast Objęcie wsparciem na cały 24 rok od razu grozi tym, że politycy będą bali się wycofać wsparcie, kiedy nie będzie już potrzebne.